Kochani, dzień dobry, witam przeserdecznie. Ostatni dzień obozowy, obóz Iskry Kochlice, Głuchołazy 2019, ferie. Jesteśmy w Banderozie. Słuchajcie, na tamtej połówce balonu za kilka chwil Józefowia będzie grała sparring z ekipą, zdaje się, z ekipą Serbów, miejscowość położona niedaleko Głogowa. Także oni sobie na połówce będą grać sparring. Na drugiej połówce nasza starsza grupa prowadzi zajęcia treningowe. Kochani, dziękujemy bardzo tutaj organizatorom, dlatego że mieliśmy mieć cały trening całą grupą na sali o 12:00, natomiast organizator umożliwił nam pracę na balonie, który jest naprawdę mocno obłożony. Kochani, co półtora godziny wymienia się ekipa. Tu chyba nie ma minuty wolnej tak naprawdę w tym balonie. Wczoraj późno, w późnych godzinach, właściwie już nocnych, koło 22:00 seniorzy grali swój sparring. Wśród nich nasi trenerzy bawili się, słuchajcie. Natomiast muszę wam powiedzieć, że w tej chwili tutaj jest mocny, fajny trening siłowy. Ja chciałbym przypomnieć, kochani, że w Szkółce Techniki Fundamentalnej trenera Kacpra bardzo mocny nacisk jest na pracę z piłką. Słuchajcie, kochani, po nadi szczególnie mocno widać progres. Technika użytkowa nadi jest nieprawdopodobna, kochani. Jej dribbling, prowadzenie piłki, kontrola piłki jest po prostu magiczna. Robi wrażenie na wszystkich, którzy ją po raz pierwszy widzą. Często kiedy Nadia gra z rocznikiem 2.6, a dowiadują się, że jest 2.8, są w ciężkim szoku, kochani. Natomiast Zawisza Serby, kochani, po okrzyku z Józefowią. Także słuchajcie, grają na małej przestrzeni. Będzie ta gierka wymagać pewnie troszkę innych zachowań, bo nie mają całego boiska, a połówkę, ale takie małe gierki, kochani, też mają swoje wartości dodatnie, dużo pojedynków 1-1. Słuchajcie, lagowanie tutaj nie ma kompletnie sensu, także być może jakieś krótkie pasy dynamiczne to może być pomysł na sforsowanie obrony przeciwnika. Grają po 4 plus bramkarz. Natomiast, kochani, my jesteśmy na etapie początku treningu, czyli elementy rozciągająco-siłowe, mamy drzewniczki, mamy pompki, mamy, kochani, elementy siłowe. To właśnie słynna drzewniczka, kochani, czyli idziemy pompką do góry, ciągniemy poślady wysoko, stajemy prawie do stójki i idziemy dalej. Słuchajcie, kochani, no to jest świetna. Świetna praca, słuchajcie, bardzo potrzebna dla tej kategorii wiekowej. Oni, kochani, będą toczyć mnóstwo pojedynków siłowych. Już za kilka dni rusza Liga Trampkarza Młodzika. My mamy tą przyjemność grać i w jednej, i w drugiej lidze. Gutek jest z 2-6 roku, także jeszcze pół roku zostało mu Młodzika do czerwca. Potem mamy już Trampkarza, czyli gramy po 11. My już mieliśmy tą przyjemność pograć po 11 właśnie z ekipą Iskry Kochlice, kochani, z Iskry, w której, kochani, atmosfera w klubie jest niespotykana nigdzie dotąd. Natomiast troszkę uciszymy komentarz, bo w tej chwili mają tu obcy trening. Ja odejdę troszkę dalej, kochani, nie będziemy zakłócać pracy trenera. Mamy teraz, kochani, maleńkie rozbieganie, natomiast w międzyczasie ekipa Zawiszy Serby strzeliła, słuchajcie, gola, natomiast grają wysoko, bez bramkarza, słuchajcie, ekipa Józefowi, natomiast widać, że chłopak ma rękawice na rękach z ekipy Zawiszy. No, być może będzie łatwiej strzelać bramki, natomiast strzela też bramkę Józefowia, czyli wracają, kochani, do gry. W każdym razie, reasumując podsumowując, kochani, nasz pobyt tutaj, kilkanaście świetnych jednostek treningowych mamy w nogach, zmęczenie spore, ale w międzyczasie też naprawdę świetna atmosfera, super integracja, ogniska, zabawy naprawdę fajne, od grania w ping-ponga po mafię, po różne naprawdę, słuchajcie, świetne formy aktywności. Trenerzy świetnie zaanimowali czas. Słuchajcie, prawie nie istnieją telefony. Nie mają telefonów non stop przy sobie, żeby się nie zamulać, bo bierzcie z tego przykład, słuchajcie, inni trenerzy.
Umówmy się, kochani, że jak jedziecie na obóz sportowy czy piłkarski, to telefon jest naprawdę kompletnie do niczego niepotrzebny. Ani nie ma czasu na żadne Fortnite'y, kochani. Krótka rozmowa z rodzicami gdzieś tam wieczorem, potwierdzenie, utwierdzenie, bo tak naprawdę wiem, że wy nie tęsknicie. Czasami to jednak bardziej rodzicom ten kontakt jest potrzebny, to oni gdzieś tam tęsknią za swoimi pociechami bardziej jak wy. Wy macie swój świetny świat tutaj, swoją pracę do wykonania. Natomiast kochani, tak jak mówię, dzisiaj tutaj starsi na sali będą młodsi. Tam trener przygotował już taki rozprężający trening, dużo zabaw. Będzie gier, będzie to taka jednostka treningowa, kochani, jeszcze inna. Natomiast ja od kilku dni nie nagrywam całych treningów, kochani. Witam się z wami tylko często w ramach rozgrzewki, a potem, kiedy oni zaczynają właściwy trening, kiedy mają, kochani, kiedy mają już ćwiczenia, wtedy w krótkich, minutowych vlogach robimy wejścia, nagrywamy po to, by zrobić dla was taki króciutki filmik, słuchajcie, z wybranymi ćwiczeniami, będziemy, kochani, z wybranymi scenami puszczać pod muzyczkę dla was film, także z obozu szykujemy takie dla was, słuchajcie, takie odcinki. Natomiast w tej chwili mówię, tak jak powtarzaliśmy w tym odcinku, to czas podsumowań. Dzisiaj jest piątek, przyjechaliśmy tu w sobotę. W niedzielę rozpoczęliśmy, słuchajcie, treningiem. W sobotę tylko była integracja. Także przepracowaliśmy niedzielę, przepracowaliśmy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Dzisiaj jest piątek, kochani, ostatni dzień naszej pracy. Jutro jeszcze będzie taki trening zakańczający. Natomiast ja chciałbym tylko wam powiedzieć, kochani, jedną rzecz, że w trakcie tych trzech dni wszyscy zagrali sparingi. Mieliśmy za sparing partnera ekipę jedynki, UKS jedynki Niemodlin. Tam grał rocznik 2006. Potem mieliśmy, kochani, ekipę Rysiuniu, ja za chwileczkę oddzwonię, dobra? Bo coś tutaj nagrywamy troszkę. Pilne? Okej, to ja oddzwonię, jak się uda. Dobra, hej. Kochani, kontakt od naszego przyjaciela Rysia, także poprosiliśmy o kontakt potem. Natomiast, kochani, z jedynką Niemodlin grał rocznik 2006, potem 2008 rocznik grał z ekipą FC Wrocław Academy, czyli tak naprawdę, słuchajcie, w pierwszym sparingu zagrała Nadia, w drugim sparingu zagrała Nadia i Kudełek, a trzeci sparing to właśnie z ekipą z Józefowi, czyli z chłopcami w zielonych strojach, którzy w tej chwili, zobaczcie, będą konstruować akcję bramkową. Natomiast i z tego, co wiem, to dzisiaj, i tam zagrał Gutek, kochani, zresztą dobre zawody, a tutaj dzisiaj, kochani, przed nami też są sparingi. Z tego, co wiemy, słuchajcie, to też będziemy dzisiaj rozgrywać. Nie wiem, z jaką kategorią wiekową, natomiast na pewno to dla was zapiszemy. Natomiast w tej chwili jeszcze raz przypominam, kochani, że to jeden z najwspanialszych obozów, jaki nam się trafił. Obóz typowy, obóz pracy, ale z elementami, kochani, takiej troszkę rekreacji. Słuchajcie, to jest obóz, w którym nie mamy porannych rozruchów, ale z kolei to są tak mocne, intensywne jednostki, są tak dynamiczne i aktywne, kochani, że poranny rozruch, kochani, no myślę, że tutaj mocno by wysysał z energii, także postawiliśmy na poranny wypoczynek. Oczywiście rano jest spacerek, słuchajcie, tym bardziej, że my do stołówki mamy z 200-300 metrów, także 200 może. Także, kochani, jest możliwość wciągnięcia świeżego powietrza przed śniadaniem, co zaostrza apetyt. Zresztą, kochani, na apetyt tu nikt nie narzeka. Musimy pochwalić stołówkę tutaj w Banderozie, w Głuchołazach. Kochani, jedna z lepszych kuchni, jak nie najlepsza, w jakich miałem okazję być. Ilościowo i smakowo, kochani, posiłki są niesamowite, są skonstruowane tak, żeby dawały petardę energetyczną, żeby nie zabrakło im siły, kochani. Jest dużo zieleniny do kolacji, do śniadania. Zawsze mamy komplet warzyw, przekąski w ramach owoców, jabłka, pomarańcze,
banany, mandarynki. Natomiast, kochani, do kanapek zawsze sałata, papryka, ogórek, pomidor, rzodkiewka, szczypiorek, kochani. No i oczywiście do tego wszelkie różności, które kto tam lubi jeść. Natomiast chodziło mi o to, że mamy sporo zieleniny, spora dawka rzeczy potrzebnych do wykonywania tak ciężkiej, kochani, pracy. Obiekty są naprawdę świetne, jak widzicie. Pracujemy w komfortowych warunkach pod balonem. Słuchajcie, na powierzchni tego balona, gdzie niegdzie przebija jeszcze śnieg, kochani, dlatego że mieliśmy obfite opady śniegu tutaj, które się utrzymały, tworząc nam do tego naprawdę wspaniały klimat. Także w tej chwili przyjęcie piłki, odegranie w różnych elementach, z podbicia, z wewnętrznej, teraz po kolanku. Także mówię, elementy z treningów będziecie mieć zsumowane. Dla tych z Was, którzy lubicie, czasami podpatrujecie, wiemy, część ćwiczeń można zastosować w swoim przydomowym ogródku. Możecie, kochani, zrobić to na swoim podwórku, czy wykorzystując właśnie brata w domu, czy siostrę, aby Wam rzucał piłkę, żebyście mogli odgrywać jej do rąk. Zobaczcie, wcale nie potrzeba dużo miejsca, nie trzeba mamie, słuchajcie, wybijać szyb, czy rozwalać drzwi. Można świetnie gdzieś tam w wolnej kątku. Oczywiście, jak ktoś, kochani, nie ma możliwości, pracuje w bloku, to raczej tego się nie da zrobić. Natomiast jeżeli jest choćby kawałek, nie wiem, przedpokoju, nie zachęcamy do tego, broń Boże, bo przecież rodzice wasi nas zastrzelą. Oficjalnie jest zasada, że nie gra się piłką w domu. No my też ją wyznawaliśmy, dopóki nie zamieszkaliśmy, kochani, na Kruszyn Arenie i tam się okazało, że, słuchajcie, te zasady nie obowiązują, ale tam mieliśmy z kolei bardzo dużo miejsca. Także w tej chwili myślę, że z takiego porannego treningu tutaj, jako jeden główny materiał, ostatni dla Was nagrywam. Potem zrobię jeszcze jeden krótki vlog z treningu młodych. Przypominam, że na drugiej połówce balonu ekipa Józefowi z Zawiszą Serby rozgrywa swój mecz. Zawisza Serby to seniorska piła na poziomie okręgowym. Zdaje się, że grają w tej samej lidze co Kochlice, jako Beniaminek tutaj weszli. To okolice Głogowa, województwo dolnośląskie. Zresztą, kochani, ekipy, jakie przebywają z nami tutaj, to dolnośląskie, opolskie i właśnie mazowieckie, czyli właśnie te województwa, które mają w tej chwili ferie. Słuchajcie, my ferie będziemy kończyć teraz, no, właściwie dzisiaj tak naprawdę je kończymy, bo weekend to nie ferie. A od poniedziałku kolejne województwa rozpoczną, słuchajcie, pracę, a my pracę tu na turnusie, odpoczynek na koloniach, a my rozpoczniemy pracę w szkole, wrócimy do swoich obowiązków, do treningów klubowych, kochani. Także już dostaliśmy informację, że w poniedziałek Kudełek ma zajęcia z trenerem Staszkiem z Zagłębiem Lubin, także my będziemy, kochani, dalej robić swoje w ciszy, w spokoju, pracując, kochani. Niech potem efekty robią hałas, tak? Jest takie ulubione powiedzenie. Kochani, jeszcze raz dziękujemy pięknie. Zajęcia, przypominam, prowadzi trener Paweł, aktywny zawodnik Iskry Kochlice. Trenerze Pawle, warto przeanalizować, bo masz to coś. Warto przeanalizować, czy potem, kończąc karierę czynnego zawodnika, nie spróbować swoich sił przy właśnie prowadzeniu młodzieży, przy trenowaniu piłki. Szkoda talenty zakopywać do ziemi, kochani. Jak ktoś je posiada, trzeba z nich korzystać. Także zobaczcie, teraz pracują głowami. No, to już jest też taka kategoria wiekowa, która z tej głowy korzystać będzie naprawdę sporo. Przypominam, tu w tej kategorii mamy dwóch chłopców, 2-4. Dziękuję ślicznie. Ja też dostałem gałę raz. Proszę. I w tej chwili jest w 2-4 Bartek, zdaje się, Daniel, tak, to są chłopcy 2-4, 2-5 jest Igor, jest, kto jeszcze jest 2-5, Marcel jest 2-5, 2-5 jest Marceli, Kuba tutaj,
2.6 jest Łuki, Szymek, Gutek. 2.6 jest Łuki, Dominik i Mati. Mati, który wczoraj miał urodziny. Jeszcze raz Mati, wszystkiego najlepszego. Życzymy dużo zdrowia, radości, sukcesów sportowych i nie tylko. No nic, jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Zobaczcie, wszyscy robią swoje, każdy ma swój pomysł na rozwój. Są gierki, które służą temu, aby pewne rzeczy posprawdzać, które się uczyliśmy. Także ja za moment idę nagrywać te nasze krótkie minutówki. Pierwsza rybka.